druga pała dla tych, co nie zalajkują tego filmu, moi drodzy, a trzecia będzie dla tych, którzy nie zasubskrybowali kanału, także wiecie. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Widzimy się na kanale WTF Kloc, gdzie sprawdzamy, czy w ogóle to fajny jest kloc, moi drodzy, czy on się w ogóle umywa jakkolwiek do kloca oryginalnego, pierwowzorowego, przepraszam, czyli do klocka Lego. Oczywiście na tym kanale pojawiają się też klocki typu Kobi, czy inne chociażby dobre, nawet właśnie nie chciałem użyć podróbki, ale inne alternatywy, ale moi drodzy, dziś jednak raczej będziemy mieli do czynienia z podróbkami, w sensie jeżeli chodzi o markę, ale nie podróbkami, jeżeli chodzi o klocki, bo zazwyczaj jednak te klocki stricte jeden do jednego, wiecie, są odzwierciedlane jak Lego, są zżynane od Lego, odgapiane od Lego, no i po prostu w ten sposób jest to robione tak chamsko, no chyba... Nie, ty akurat nie jesteś odgapiany od Lego, ty sobie idź. A moi drodzy, broni, z którymi mamy dzisiaj tutaj do czynienia, nie są odgapiane od Lego, gdyż nawet takie, moi drodzy, radio, no cóż, dobra, jest to wiadomo, jakoś inspirowane radyjkiem Lego, ale nie ma takiego elementu z Lego, w związku z tym nie można tu mówić o odgapialności, więc można powiedzieć, że jest to jednocześnie jeden z najbardziej oryginalnych odcinków na moim kanale, tak? W związku z tym, że mówię, Lego nie ma takich, rzeczy. Najbardziej podobne do Lego to faktycznie chyba tutaj taka apteczka, zobaczymy, czy ona się w ogóle otwiera, ale ona też jest dłuższa niż ta Legowa, ale już widzę, że się otwiera, przynajmniej powinna się otwierać, chyba że ten odlew to ściema. Odlew to ściema, moi drodzy. Ale fajna, masywna. Moi drodzy, w gwoli ścisłości dodam. Tutaj taki miks broniek dostałem od jednego z fanów. Wybaczcie mi, że nie pamiętam, od kogo to dostałem. Koniecznie napisz mi w komentarzu, to szybko cię tu podlinkuję i tak dalej. Żebyście widzieli, od kogo to dostałem. Jest to paczka od fana i to był taki cały woreczek broniek. Także moi drodzy, tutaj jest wesoło, będzie ciekawie. Jak już widzieliście, dwa radyjka. W gwoli ścisłości, oprócz tego, że dostałem to od fana, no nie jestem niestety w stanie zweryfikować, skąd są te klocki, jaka firma je wyprodukowała. W związku z tym po prostu przyglądamy się brońkom z podróbek, chińskim podróbkom brońków. Przynajmniej do końca są to podróbki Lego, moi drodzy, a dzieje się naprawdę dużo. Od razu odseparujmy jakieś kaski, hełmy. Pachnie mi to mocno Kobi i przypuszczalnie akurat te hełmy na przykład są kobikowskie. Lego raczej nigdy nie wyda takich rzeczy, to jest podobne do Lego, gdyż no cóż, Lego tematów takich wojennych, tematów takich ciężkich, bym to powiedział, się boi, moi drodzy, więc raczej takich rzeczy nie wyda. No i to będzie przewaga mojego WTF City właśnie nad nimi. Kolejne, trzecie radyjko sobie tu odłożymy. W gwoli ścisłości, moi drodzy, nie tylko brońki się tu znalazły, ponieważ to nie są pałki, to są latarki. Całkiem ciekawe wykonanie, dostałem aż dwie, więc widać, kolega oddał mi cały swój asortyment. Żółty przycisk do włączania, wyłączania, no ładnie jest to wykonane, nie powiem, choć ta żółć mogłaby być lepsza, moi drodzy, troszkę moim zdaniem. Nie tylko mamy tu nowoczesne brońki, ale spójrzcie, trafiła się jeszcze taka piracka, starodawna brońka, również wykonana całkiem solidnie, nawet na kolbie jakieś takie rzeczy, tu widzicie cyngle, jakieś wszystko takie, ładnie jest to wykonane, nie mamy tu żadnych wyjechań i tak dalej, ten celownik, no świetnie to wygląda, naprawdę ładnie się to prezentuje, w oczy nam się również rzuca tutaj, o, taka oto brońka, moi drodzy, czerwona, no z daleka się rzuca w oczy, no więc jak ją nie wziąć jedną, jaką jedną z pierwszych. No jest to wszystko, jak widzimy, póki co wykonane w miarę spoko, nie ma to jakichś takich, wiecie, brzydoty i tak dalej. Jeżeli zaczniemy sobie od tych starszych broni, to spójrzcie, kolega mi rzucił tutaj również dwa leworwery, wykonane również całkiem pięknie, moi drodzy, pięknie, bo jak się tu przyjrzałem na zbliżeniu, to sami się przyjrzyjcie. Jakież perfekcyjne żłobienia my tu mamy. No to jest chyba taka jakość, że to raczej jest Playmobil, bo chyba tylko oni mogliby tak zrobić to perfekcyjnie. No, no jeśli ktoś wie, skąd ta brońka pochodzi, no jest to mój faworyt, absolutnie przepiękne rewolwery, czy rewolwery, są pirackie brońki, żeby nie było raczej. Wiem, bo grałem w Assassin's Creed Black Flag, moi drodzy, a propos gier, pamiętajcie, by wpadać na mój kanał gamingowy, gdzie gram, co prawda nie w Assassin's Creed Black Flag, ale we wszystkie gry legowe, więc pewnie kiedyś również zagram tam w Piratów z Karaibów z Lego. Moi drodzy, jesteśmy przy brońkach tych krótszych, spójrzcie, tutaj również mamy, i to już na pewno nie jest, znaczy na pewno, raczej na pewno nie jest
Playmobil, a spójrzcie, jaki celowniczek, jaka kolba ładnie wykonana. No moi drodzy, są jak widzimy podróbki, które nie mają się czego powstydzić. No są takie podróby. No ajajaj, drogie Lego, aż szkoda, że nie robisz takich rzeczy. Kolejne trzy brońki to kolejne trzy te same brońki. Ciekawe mnie, gdzie kolega to kupił w ogóle, bo no to naprawdę, widzicie, to nie jest tak, że jedna brońka po jednym hipku, tego jest naprawdę dużo. Kolejna brońka i znów fajne detale. Spójrzcie, tu na dole mamy nawet śruby zarysowane. Tutaj ten tryb przełączania między ciągłym serią, ciągłym, a zablokowaniem. No jest ta dbałość o detale. Jestem bardzo ciekaw, skąd takie brońki się bierze. To jeden uchwyt może być problematyczny. No sami widzicie po prostu, jak to wygląda. Że tak średnio z hipkiem to sparować. Czekajcie, również jak już pokazałem tamtego gościa z ostatniego odcinka, spróbujemy. W ogóle wiemy, powinienem chyba wszystkie brońki tak testować. No bo spójrzcie, okej, wchodzi w łapkę to tak, no mocno rozporowo i on z niej strzela tak. No okej, jakoś to wygląda z tej perspektywy, dopóki nie weźmiemy tego tak. Tym modelu mimo wszystko zostań tutaj z boczku, będziesz czasem modelował nam tutaj do patrzenia na brońki. Spójrzmy właśnie tą brońkę, która mnie najbardziej tu interesowała. Też wchodzi, okej, trochę rozporowo, tak, że się lekko boję, czy tej, no właśnie, tak akurat wypada, co mi potwierdzało, że ona raczej playmobilowa, co czasem powoduje, że się boję wkładać te brońki, że ona jest, tu nie rozsadzi mi tej łapy. Nie to, żeby było szkoda, bo tam ta figurka była taka se. Dobra, moi drodzy, jedziemy w kolejności. No w kolejności miałem jechać, a tu patrzcie, pałka mi umknęła. Pałka też spoko, policyjna, tradycyjna pała, dla wszystkich, którym nie spodoba się ten film, także wiecie co robić. Moi drodzy, dalej brońkami jedźmy, mamy tutaj drugą pałę, patrzcie, druga pała dla tych, co nie zalajkują tego filmu, moi drodzy, a trzecia będzie dla tych, którzy nie zasubskrybowali kanału, także wiecie. Wiecie, moi drodzy, jak was takie coś w nocy zostanie, to... Dobra, moi drodzy, jedziemy dalej. Jest trzecia pała, jest, moi drodzy. Trzecia to sama, co prawda, pała, ale trzecia pała dla tych, co nie zasubskrybowali tego kanału, moi drodzy. Nie no, a tak serio to... serio, zasubskrybujcie, ale fajne są też, patrzcie tutaj, no naprawdę, kurczę, jestem pod wrażeniem, jak te brońki są fajnie wykonane, moi drodzy. Będziemy przy krótkiej brońce, więc ciągniemy kolejną krótką brońkę, tą akurat w jednym egzemplarzu. No ta jest akurat wykonana trochę słabiej, aczkolwiek, no spójrzcie, detale też tu jakoś są fajnie zachowane. Mimo wszystko, o, spójrzcie, tutaj mamy nawet ten wylot na kulę. No nie ma co, tutaj się starają. No troszkę boli ten krzywy nadruk z przodu. Nie można mieć, moi drodzy, wszystkiego. Jadąc dalej, ja wiem, mamy krótszą broń, ale jadę szarą, żeby już szare pokończyć całkowicie. To jest ciekawe, choć straci trochę, gdy weźmiemy ją od góry, zobaczymy. To jest jakaś brońka futurystyczna raczej. Wykonana również nieźle, bo spójrzcie na to wszystko, nawet na tym najcieńszym tutaj plastiku, ładnie tutaj są jakieś rzeźbienia, no rzeźbień tu jest naprawdę dużo, nie jest to banalna brońka, brak cyngla, no okej, okay, ale spójrzmy, ile jest innych fajnych rzeczy tutaj, z drugiej strony zapewne identyczne, ale moi drodzy, tu mamy do czynienia ewidentnie z jakąś futurystyczną brońką, to po prostu widać, mamy tutaj pełny przekrój, od jakichś pirackich, nowoczesnych, po jakieś futurystyczne, moi drodzy. Jedziemy dalej, kolejna brońka z cyklu jedna taka brońka w całym zestawie, to brońka taka. Takie, no to już chyba nie Uzi, ale widzimy, spójrzmy, warto zwrócić uwagę na ilość detali ponownie. Nie tylko, mamy tu wow! Widzieliście to, moi drodzy, odłączany magazynek i mnie teraz ciekawi jeszcze inna rzecz w związku z tym. Troszkę ciężej jest z jego włożeniem. Okej, bo wkłada się go tak, bo się nie wkłada... O, wkłada się go tak, wyciągnąć można, w sumie też tak lepiej jest. Te elementy również się zdejmują, co powoduje, że no niby to mogłoby im przeszkadzać, ale wiecie, no w wojsku jest takie coś, że się bierze i jest taki demontaż broni, czyszczenie broni i tak dalej. Ilość detali tutaj powala absolutnie na kolana, no spójrzcie, jak to jest perfekcyjnie zrobione, moi drodzy, to jest małe, to jest naprawdę mała brońka. Wiecie, to jest skala, nie? To jest normalna skala, moi drodzy. Hipek ją trzyma perfekcyjnie, no proszę, proszę, no widzicie, hipek się rozpadł. Hipek się rozpadł, a brońka się trzyma, jest zrobiona solidnie, nie rozpada nam się to samo. No wow, moi drodzy, mamy absolutnego faworyta, przedobra brońka, wow, jestem mega ciekawy, skąd to jest.
Kolejne brońki to mamy trzy takie same, więc je sobie gdzieś tu weźmiemy, przełożymy. Trzy takie same brońki, ale tamto to jest faworyt. Chyba go już nic nie przebije, ale nie mówmy hop, moi drodzy. Kolejny faworyt, no przy tamtym to jest próg tak wywindowany, że tutaj te żłobienia już nas nie poruszają. Tym bardziej, że tutaj brak jest, widzicie, no, cingielka. Brak jest tutaj, proszę ja was, spustu tak zwanego. No to trochę gorzej, ale mimo wszystko jest okej. My pamiętajmy, że Lego nie ma broniek i raczej nie będzie miało, bo Lego się boi takich tematów jak brońki, wojna i tak dalej, nie to co Kobi. Kolejne trzy takie same brońki, znów więc sobie tu odkładamy i przyglądamy się. Ja się boję, po tej brońce już mi nic nie zadowoli. Ale faktycznie to też trafia nam się wyjątkowo prosta brońka, prawie bez rzeźbień. Tutaj minimalnie tylko nacięte te nacięcia na lufie. Również ten spust taki tutaj umowny. No to akurat słabo, to jest zmiana faktu, że również nie jest jakoś rażąco. Nie zapominajmy, że Lego jak zaczynało z brońkami, w sensie w latach, nie mówię o rewolwerach i w kowbojach i tak dalej, mówię na przykład o Gwiezdnych Wojnach, zaczynało od mikrofonu i mikrofon był, megafon właściwie był, moi drodzy, blasterem. I zostały nam cztery długie brońki, choć właściwie trzy, moi drodzy, bo dwie tutaj snajpery, to jest to samo, moi drodzy. No i z takimi brońkami, jeżeli ma się do dyspozycji takie brońki, to aż by się chciało ujrzeć i dziwię się, że czegoś takiego jeszcze nie wydali Chińczycy. Chociaż AliExpress, kto wie, na AliExpress nie takie jeszcze wychodziły. Na przykład Hitman, moi drodzy, Hitman z klocków, no byłby wow i znów byłby temat na mój kanał gamingowy być może. Snajpera, no detalami nie powala, ona widać, to widać, co moi drodzy, jakieś rodziny, tak? Widać, że tu jadą rodzinami. Ona na przykład widać, że jest ewidentnie z tej samej rodziny, co to. Jest prosta, jest okej, nic nie urywa. Zdecydowanie nic nie urywa, jest to większa umowność, ale czy jest zła? Na tle tych wszystkich jest średnia, o, tak bym powiedział, ale zła nie nazwałbym. Moi drodzy, dwie ostatnie brońki, to zacznę od tej, bo ona jest faktycznie gorsza, bo jest cieńsza, jest naprawdę tutaj cienka w miarę. Nie boję się, żebym ją złamał, chociaż wiecie, nie tak już było z tymi klockami. Nie wiem, czy to u dołu powinno tak być, czy to nie jest błąd. I tu również wielka umowność, wielka prostota. Aczkolwiek spójrzcie, jest na przykład krzywizna zrobiona tak, jak miało być, że ten celowniczek jest na krzywo i tak dalej. Też bym się jakoś specjalnie nie czepiał, aczkolwiek no widać tu pewne mówię, krzywizny i tu niedoróbki. Chyba mimo wszystko najsłabsza ze wszystkich bronik dzisiaj jest ta. No i tu jeszcze na końcu taki, nie wiem co to jest, shotgunu snajperka, moi drodzy. Shotgun snajperka to jest jakiś kolejny hit. I nawet wybaczam mu brak spustu, ale shotgun snajperka to jest, moi drodzy, to. To jest broń, jakiej ludzkość potrzebuje. Moi drodzy, w woli ścisłości, odcinając się oczywiście od pałek, latarek i apteczek i radyjek i kasków, bo ich tutaj nie liczymy, to mi się świetnie przyda w mieście w WTF. Najsłabszą brońką chyba faktycznie jest to, w dniu dzisiejszym, chyba jest ta brońka najsłabsza, no jakoś tak po prostu nie jestem pewny, no jakoś tak mi się wydaje, a absolutnym hitem, moi drodzy, jest to. Podsumowując jednak, no to jest piękno, to jest piękno, moi drodzy, ilość detali, wow, ja chcę wiedzieć, gdzie takie rzeczy kupić. Podsumowując jednak, moi drodzy, same brońki z tychże klocków. Zwróćmy uwagę na to, że Lego nigdy nie wyda takich broni. Jeżeli więc chcecie sięgnąć po brońki jakiekolwiek, musicie sięgać po podróbki. Nie ma innego tutaj za wiele wyboru. No rewolwery gdzieś z Lego to było max, co dostaliśmy. No i to, co dzisiaj dostajemy w Star Warsach, czyli te takie stud-shootery, ewentualnie te długie bronie. Ale to dalej nie jest to samo, co otrzymujemy tu. No jest fajnie, jest profesjonalnie. Mimo wszystko, wszystkie z tych broniek, pomimo tego, że jest tu ogrom firm, raczej są wysokiego poziomu niskiego, moi drodzy, co mnie bardzo szokuje i jednocześnie bardzo zadowala. Kto wie, jeżeli spodobał się taki filmik, to oczywiście nie omieszkajcie mi o tym napisać w komentarzu i zostawić lajka, bo pamiętajcie, że im więcej lajków pod danym filmem, tym bardziej wiem, że takie filmy wam się podobają. I ja nie ukrywam, że mi się brońki podobają, nie wykluczam kolejnych filmów z brońkami, może tym razem coś sobie sam gdzieś kupię właśnie na jakimś AI czy coś. Tak jak mówię, jestem szokowany mimo wszystko fajnym poziomem tych broniek i że nie ma to takiej rażącej jakiejś tandety, no przynajmniej ja na pierwszy rzut oka nie widzę, a wręcz widzę więcej dobrych elementów niż złych, moi drodzy, także mi się to bardzo podoba. Ja wam bardzo dziękuję za kolejny wspólny odcinek. Nie zapominajcie, że jeżeli nie zostawicie tutaj subskrypcji, lajka i tak dalej, to te pałki was w nocy mogą spotkać, moi drodzy, albo w jakiejś ciemnej alejce, więc lepiej nie ryzykować. A co dopiero jak pałki nie podziałają, wejdą większe brońki? Nie ryzykujcie, moi drodzy, i klikajcie szybko tutaj w odpowiedni znaczek. Klikajcie również w znaczek, który was skieruje na mój kanał gamingowy, gdyż tak jak mówiłem, tam się również wiele ciekawych rzeczy dzieje. I tak, są brońki ze strzelanką w niektórych odcinkach, więc nie zapominajcie nam wpadać. A ja wam dziś bardzo dziękuję za kolejny wspólny odcinek. Widzimy się oczywiście wkrótce w kolejnych. Bye!